dzisiejszym odcinku trener Wyroba zdradzi Wam jeden z sekretów środowego zwycięstwa nad Sirakiem. Mariusz Malec ekspresowo oprowadzi nas po Alani i odwiedzimy jedno z najważniejszych pomieszczeń tego zgrupowania. Startujemy! Siódmy dzień wyprawy do Turkler przebiegł trochę inaczej niż poprzedni. Oczywiście na start rozruch i obowiązkowy trening, bo to podstawa podczas każdego poranka. Na samym początku zajęć trener Andrzej Wyroba uchylił nam rąbka tajemnicy, zdradzając, co było jednym z powodów wysokiego zwycięstwa w środowym sparingu. Pan Mieszkowski ma już teraz 5 ofert na mailu. Bo tak dobrze siłę zrobił? Trener na pewno nie skorzysta jednak z innych propozycji. Jest druga! Jest blok! Model! Jest napastnik! Cały? Co cały? Nie wiem, no dzisiaj but rozwalony, kostka, więc standardowo, dzień jak coś. Ale cały. Ale cały. Gierka wygrana, więc najważniejsze. Teraz przed nami główna część dzisiejszego dnia. O, bramka będzie. Wygląda, że koledzy grali? Ale powiem ci, że jak Sierpik strzela bramki głową i kotli, to jest grubo. To jest nieźle, nie? Po południu w ramach wolnego czasu górale ruszyli do pobliskiej Alani. Chwila zwiedzania i odpoczynku po niemal tygodniu ciężkiej pracy na pewno każdemu wyszła na dobre. Na każdym stopniu jestem pytany o co jest. Przez Hazniego mam rozszerzona, wiesz? Ja mam takie pytania o piłkarzy cały czas. A średnia? Na przykład? Bardzo słabo. Na przykład Alan Shearer. Co to był? O, fantastyczny zawodnik. To był mój pierwszy ulubiony piłkarz. A Kacpra zapytaj? Kristo Stoiczkow albo coś takiego. No, on to usłyszał pierwszy raz dopiero wczoraj. Ja? Przepraszam cię bardzo, ja to wiedziałem. My podczas tej krótkiej wyprawy postanowiliśmy towarzyszyć Mariuszowi Malcowi, z którym ekspresowo zajrzeliśmy w kilka zakamarków tego malowniczo położonego miasta. Dzisiaj jesteśmy już 8 dni, dlatego w moim przypadku już nie dało się wysiedzieć w pokoju i wybrałem się na taką wycieczkę wspaniałą. Co mały, może się skusimy na podróż promem, statkiem? Nie, ja raczej nie chciałbym wypływać. Może, bo jeśli nie wrócimy, to nie wiadomo. Nie umiem gadać po turecku, także nie chcę ryzykować. Z tego co tu słyszę, to można się też po polsku dogadać. A ja też po polsku słabo mówię, także też może być problem. Ale po środku coś tu gada, to godą. To nie byłoby problemu. Widzę, że ty tu znasz jednak tereny. No, to jest ciekawe, ale główna, wiesz, to jest jeszcze... Dojazdóweczka jakaś. Dojazdóweczka do... Żółte jak w Nowym Jorku. Mały, lubisz morze? Lubię morze. Lubię, ale tak od czasu do czasu pojechać, więc no. Studiądu to do Trójmiasta miałem godzinkę, półtorej godziny, no to często bywa. I tak przyjemny widok, nie? Tak jak przyjemne są góry, żeby sobie zobaczyć, to tak samo przyjemne jest morze. Ale tak w mieście cały czas się coś dzieje, gdzieś korki, nie korki, dużo ludzi, a nad morzem szum dal. Bartek, żałuj, że cię tu nie ma. Pogodę mamy piękną, może nie zapowiadało się, że będzie aż tak super. Chwilę deszczu w naszej wiosce, ale w Antalii jest
Przepięknie. Pozdrawiam, Mariusz Malec. Przypomnijmy, dlaczego Bartek nie pojechał? Powiedział sobie, że jak zacznie padać deszcz do momentu naszego odjazdu, to po prostu nie pojedzie. A i przypomnijmy jeszcze, ile padało? Padało dosłownie 4 minuty. Hey. Hello. W porządku. A ja mieszkałem 10 lat w Polsce, tak? W Warszawie. Ja uwielbiam Podbeskidzę. Na wyjście dobre pod. Tak? No. Jak dzień wolny? No, bardzo dobrze. Potrzebowaliśmy chyba takiej przerwy, bo treningi też były ciężkie, sparingi też już zagraliśmy. Dzień wolny to za dużo powiedziane, bo rano był trening. No tak, ale z takim, też taki trening z takim obciążeniem właśnie można powiedzieć niskim, dlatego no właśnie akurat wydaje mi się, że jak na tą właściwie można powiedzieć połowę obozu, to akurat nam pasowało. A też sobie pozwiedzaliśmy miasto. Bardzo, bardzo piękne, fajne widoki. Na pewno nam się przydał taki odpoczynek, także no nic tylko korzystać z takich rzeczy. Jutro z powrotem do pracy. Jak najbardziej, praca najważniejsza. Na koniec zapraszamy Was do pokoju, który podczas zgrupowania jest najbardziej oblegany. To oczywiście gabinet pracy naszych masażystów, którzy co dzień mają pełne ręce roboty. Zna się panie masażyści, nasi pracują. No fantastycznie widzę. 20 godzina. Pali się dopiero, tu jak. Dopiero zaczynają. Pawełku, jak tam komforcik jest? To są ręce, dzięki którym żyję w ogóle. Panie Mareczku, ilu tak macie na stole w trakcie dnia? 15. Co to za liczba? Seba, może ty odpowiesz. Dużo. Dużo. Ty jak często jesteś? Ja? No. Ja jestem 3 razy dziennie. Seba się mną opiekuje i zobacz, pokrojony cały jestem. 3 razy dziennie jesteś? Tak. Coś mi tu ściemniasz. Nie, no znaczy tak. Poważnie jest 3 razy dziennie? Na posiłku 3 razy dziennie. Nawet 4. I popatrz się na to. No i brawo. Dziękuję bardzo.